Słuchajcie, tym razem temat, o który sporo osób mnie prosiło, YouTubowicze kochane, temat dosyć złożony, więc postaram się przynajmniej pokrótce ten temat omówić i myślę, że go rozbiję też na szerzej w poszczególnych, w innych filmikach, mianowicie tworzenie utworów. To jest po prostu temat tak rozbudowany, że gdyby się go dało okiełznać na jednym filmiku, to byście mieli tylko chyba z 5 utworów bardzo znanych, a reszta to były tylko powtórzenia pozostałych. Więc to jest naprawdę bardzo rzecz rozbudowana. Generalnie przy tworzeniu utworów trzeba zrobić to w ten sposób, żeby fajnie brzmiało. No to oczywiście, to taki tutaj taki żarcik, ale tak na dobrą sprawę, wiadomo, w utworze mamy tak, intro, jakiś bardzo melodyjny zazwyczaj motyw, później mamy generalnie rzecz ujmując zwrotkę, refren, zwrotka, refren, załóżmy solówka, i na solówce może się kończyć, po solówce może być znowu zwrotka, później znowu może być refren, jakiś może być dodatkowy jakiś bridge, czyli połączenie jednego z drugim. Mogą być przejścia pomiędzy, na przykład po intrze może być przejście na zwrotkę, na przykład jakieś dydydydy po skali, na przykład przyjechanie. Dobra, to akurat się troszeczkę zapędziłem. Zaczynamy od intra. Intro ma być ogólnie rzecz mówiąc coś, czymś, co po prostu przyciągnie też uwagę słuchającego. Czymś ciekawym. Zwykle to są takie pewne motywy właśnie melodyczne, na przykład jakieś załóżmy, tu będę akurat swoje wciskał, żeby nie było, że jakieś plagiaty robię. Załóżmy, na intro może być jakiś taki motyw. Ten motyw może się ciągnąć przez jakiś czas. Do niego może być dołączona druga gitara. Czyli na przykład ja zaczynam sobie grać to, powiedzmy, nie wiem, 2 kółka albo 4. Jedno kółko to jest coś takiego. Uwaga, jedno kółko. To jest jakby początek następnego kółka. Czyli to jest jakby... O, to było dokładnie jedno kółko, które możemy zapętlić i zagrać na przykład 4 razy. Podczas trzeciego tego kółka może wchodzić na przykład gitara, która gra na przykład takie... taki puszczony riff albo jakiśkolwiek inny. W każdym razie to intro nieraz też jest przedłużeniem przedłużone i z niego powstaje też czasem zwrotka. Słyszeliście, co zagrałem? Ten motyw, co tu grałem, to jest właśnie taki motyw, który by podchodził pod na przykład zwrotkę. Jest to po prostu obciążone, czyli stworzone przez taki riff właśnie na progach 3-5-5. Akurat w 7-strunowej gitarze zrobiłem to na 3-5-5 u mnie. U was może być na 3-5-5 w ten sposób. I słyszeliście to, po prostu zrobiło tak, że tak już zasugerowało, że wchodzi perkusja, wchodzi takie napieprzanie ostre. Jest to troszeczkę inny riff niż ten wcześniejszy. Wcześniejszy grałem. Czyli grałem D i C. A w tym zagrałem D. D i Cis. Tutaj też troszeczkę zmieniłem, ponieważ jeden motyw trudno, żeby długo trwał, prawda? Ten motyw akurat będzie się powtarzać przynajmniej 2 razy, ponieważ jeśli on będzie na zwrotkę, to będzie
się powtarzał. Później ten motyw, który zagrałem pod koniec tego... To jest właśnie taki nazywany bridge, albo przejście, albo tam jak zwał, tak zwał. Jakby połączenie, łącznik między zwrotką a refrenem. Oczywiście tego łącznika może nie być, ale na przykład z łącznikiem by brzmiało tak, uwaga. Na przykład teraz refren. Przepraszam, refren. I po tym może być znowu od razu bezpośrednio zagrany. Czyli tu połączyłem zwrotkę z refrenem w taki dosyć prosty sposób. To akurat wymyślałem teraz na poczekaniu, więc nie jest specjalnie jakoś przygotowane i wykute. Dodatkowo są podkłady pod solówkę, czyli jakieś takie specyficzne motywy, na przykład. Coś takiego, może być to równie dobrze jakieś dużo szybsze. To co grałem teraz, to mogło być zmianą podkładu, czyli na przykład pod solówkę mogą być dwa podkłady. Najpierw jedno zagrane, później drugi. Mogą się gitarzyści tym zamienić, że na przykład jeden gitarzysta gra solówkę podczas jakiegoś takiego właśnie podczas czegoś takiego, a drugi mógłby grać. Podczas tego drugiego motywu, albo ten drugi motyw mógłby być takim właśnie bridge'em, czyli też takim połączeniem, lub takim dodatkowym motywem, który jest często wstawiany do utworu. Takie, jakby to nazwać, takie obciążenie, taki motyw, który po prostu jest jakby zupełnie można odłączony troszeczkę od reszty, czyli nie jest w rytmice ani refrenu, ani intra, tylko po prostu jest takie obciążenie, wolniejsze tempo, właśnie nawet słyszycie to z takimi pauzami. Taki śmieszny bajer. No i na końcu, po tych wszystkich kombinacjach, które możemy wyrazić, na przykład A to byłaby zwrotka, B to byłby refren. To, czyli A, B, A, B, A, B, A, B. To możemy zrobić na przemian. Może to być mniej tych A, B, może być więcej. Dodatkowo można byłoby wstawić jakieś łączniki, które no, zwykle mogą się powtarzać, mogą być przed refrenami, czyli też nazywane jako przedrefren. To akurat co pokazywałem, ten łącznik, to... To może być
nieodłączną częścią refrenu lub po prostu motywem, który się zmienia przed refrenem. Kombinacji jest dużo, to jest na razie tylko tak zakreślone. Na następnych lekcjach myślę, że będę pokazywał różne rodzaje intr, które były zrobione i może sam jakieś potworze, raczej na pewno sam potworze, ewentualnie pokażę na jakieś intra, które są już z tych takich szlagierów, znanych utworów. Jakiś podział sobie zrobimy. Na razie widzicie, czyli mamy tak, najpierw jest intro, jakiś melodyczny motyw jako intro, później mamy zwrotkę, jest to ogólnie riff, właśnie taki bardziej